Cześć misiaczki, ja jestem Lociak i witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii CSI Kryminalne Zagadki Windenburga. Łapeczka w górę, oczywiście, zapraszam do oglądania. A jeśli pytacie o snapchata Instagrama albo coś na Facebooku, to wszystkie linki macie w opisie filmu. Słowo na dziś to. Hmm. Co my tutaj dać? wiecie, nawet tego nie przemyślałam. Niech będzie lampeczka. Także słowo na dzisiaj to będzie lampeczka. Wszyscy piszemy lampeczka w komentarzach yy, i tak, słyszymy się po intrze. No dobra. Nasza Hope w końcu wstała. Znaczy, nie to, żeby chciała sama wstać, ale po prostu musiałam ją budzić. Um, stwierdziłam, że zrobimy sobie coś do jedzenia, bo codziennie nie będę przecież grzabać w koszu. Także jakaś jajecznica z bekonem na przyjęcie starczy na dłuższy czas. Wydaje mi się, że mam ustawioną krótką albo normalną długość życia. Chyba to jest normalna długość życia, ale to nic nie przeszkadza, słuchajcie, nic nie przeszkadza. Uh, hope? A, okej, okay. sorry, za zapauzowałam, Graje się dziwię, dlaczego ona się nie rusza? Zdarza się, słuchajcie, zdarza się. E, także co, zjemy sobie śniadanko i pójdziemy do pracy. Dzisiaj jest wtorek, także dzisiaj też idziemy do pracy. I to będzie nasz drugi aktywny dzień w pracy. I mam nadzieję, że uda nam się zdobyć awans, bo to nie, nie zdobędziemy awansu. Mm -hmm. Bo to by musiało mi zaliczyć rano. Czyli jak pójdziemy do pracy, chociaż nie wiem. Zobaczymy. Słuchajcie, zobaczymy. Mamy dobrą ocenę pracy. E, tak, pisaliście mnie, żebym po każdym. Dniu w pracy pokazywała właśnie ym, karierę, czyli jaką mam ocenę pracy, jak to wszystko w ogóle tutaj wygląda. Także ja postaram się to robić i postaram się o tym nie zapominać. Mam nadzieję, że tego więcej nie zrobię, że, nie, że, ja, że zapomnę. Także dzisiaj wam pokazałam i na koniec odcinka też wam pokażę. Yy, I tak, robimy jajecznicę. Hello! Właśnie, ja chyba to nie mam alarmu, wiecie? A nie, mam alarm nad drzwiami. Okej, okay, to wszystko jest OK. Mam drzwi, więc mam alarm nad drzwiami. <grywy> Oki doki. Zjedzmy sobie, ja to wszystko zapakuję do lodóweczki. Nie będę brała jedzenia na wynos do pracy, ze względu na to, że i tak nie mam czasu, żeby to jedzenie zjeść. Także najemy się przed samą pracą. Godzina siódma za godzinkę śmigamy do pracy. O, kurczę. Uhuhu. Ale mi się chmurki za oknem zrobiły na dworze. Mam nadzieję, że nie będzie burzy, masakra. Słuchajcie, ostatnie dni to jest po prostu jedna wielka masakra z tym wszystkim, ale to nic, słuchajcie, to nic. Nie martwcie się. Najadłaś się? Najadłaś się. Sprzątać? Nie musisz sprzątać. Idź jeszcze, zrób mi siusiu. Tak na wszelki wypadek, bo możesz nie mieć czasu w pracy, żeby zrobić go. I za chwilkę dołączymy, za chwilkę pojawi nam się tutaj komunikat, powinien przynajmniej. Także tak, możesz sobie mm, umyć Rąsię. I umyj zęby przy okazji, jak już tam jesteś. <grych> ale co to? Nigdy takiej rzeczy w steamsach nie robi, ale to nic. <grych> ale za to dostała e, pewną siebie za umycie. Służba wzywa, także dołączamy do naszej służby. Szkolenie dzień drugi. Trenuj pilniej. Pozostała Ci jeszcze odrobina do nauczenia się, zanim zabierzesz się za rozwiązywanie własnej sprawy. Po pierwsze, czas wyjść do ludzi i zacząć zdobywać reputację przyjaznego obrońcy lub twardego reprezentanta władzy. Potem możesz spróbować znaleźć i aresztować podejrzanego. Ruszaj się, żółtodziowie. I to jest właśnie to, czego się obawiam, bo pójdziemy na patrol i gra nam wylosuje, w którą część jakiej dzielnicy pójdziemy Najgorsza, jeżeli wylądujemy w New kreście, gdzie nie ma żadnych domów. No nic, trudno, no nic. Mm, tak, właśnie dostaliśmy wszelkie wskazówki co do podejrzanego. Zaraz wam je pokażę, ale najpierw. Tak, dobra, to może być awans. To w takim razie mamy coś się starać. Otworzymy sobie notatnik. On gdzieś tutaj był to jest notatnik. Tak. Ym, podejrzana. Podejrzany nosi bluzę, podejrzany ma siwe włosy, podejrzany jest osobą szaloną i podejrzany jest kobietą. Czyli szukamy starszej kobiety w bluzie. <grym>, jak dziwnie to brzmi, szukamy starszej kobiety w bluzie. Także idziemy na patrol, na patrol, aha, od siebie też mogę kliknąć na patrol? Nie. Także idziemy na patrol i porozmawiamy troszeczkę z ludzikami. Funkcjonariusz na patrolu może poznawać społeczność i powinien trzymać się z w ryzach. Rozmawiaj z mieszkańcami, aby zrobić o nich sympatyczne lub przeciwnie wrażenie, jeśli zobaczysz, że ktoś zaśmieca albo bije się w niej oskarżenie, by upewnić się, że wszyscy będą przestrzegali prawa. I słuchajcie, pierwszy raz mi się zdarzyło być na patrolu w korytarzu. <grytanie> Ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy wyszli tutaj na osiedle. Y tak, tak mi się wydaje, bo jeżeli tutaj kliknę. Um, zejdź na dół, właśnie, zejdź na dół. Ok, i. No właśnie, gdzie my jesteśmy w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Idzie sobie jakiś typek. Także musimy porozmawiać z naszymi tutaj simami, z naszymi cywilami. Ja wiem, że ich tutaj zbyt dużo nie mam, ale byłoby miło chociaż z kimkolwiek porozmawiać. Tak wiecie, to jest gadka o byle czym tak naprawdę. Grunt, żeby porozmawiać, żeby zapoznać się z jednym z cywili, a ja się będę rozglądać, czy ktoś mi czegoś tutaj niedobrego nie robi. O. O! Hej, fajna chata. Kiedyś tam zamieszkam. Jeszcze tam nigdy nie mieszkałam, wiecie? Także... On idzie gniewnie. On idzie bardzo gniewnie. I on mi zaraz coś odwali. Wiecie co? Ja go będę tutaj śledzić. Bo to, co on zrobi, zaraz będzie pewnie złe. Także będę mogła wnieść oskarżenie. Prawdopodobnie? Nie? Niczego złego nie zrobi. Jest mi smutno. Bo muszę wnieść oskarżenie wobec kogoś. Tylko nie wiem jeszcze wobec kogo. Typek grzecznie sobie chodził. Nikt tutaj mnie nie rozrabia. To jest w ogóle dziwne. Powinien coś bałaganić czy coś. W ogóle, cześć, pany. Cześć, Panie. Tutaj sobie stoi typek złota zbroja. Tutaj nikt się nie bije. Nikt nie rozrzuca. Boże, coś się z nami dzieje, ludzie? Nikt się tutaj nie kłóci. Serio? Dobra, on jest rozgniewany. Ja powinnam... Spróbować go troszeczkę uspokoić. Pomóż naprawić relację z Hanną. Właśnie z Hanną się pokłócili. Tylko pytanie, czy, czy... O, tak, 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 tak. To jest właśnie to, na co czekałam. Um, chyba muszę poczekać, aż przestaną się bić. Jak mi się wydaje. Jak mi się wydaje. Spróbuj spokoić. Spróbuj! Um, kto kogo... Ty, ty zaatakowałeś. No dobra, no to wniesiemy ci oskarżenia i później będziemy się bawić w złego dobrego glina. Bardzo mi przykro, jesteś bardzo niegrzecznym Simem. Dostajesz 300 Simolonów mandatu i dwa punkty karne. <grywy> dobra, mamy wrócić na posterunek, także wracamy. Udało Ci się przeanalizować dość wskazówek, by można było wydać nakaz aresztowania. Serio? Chociaż masz ogólny opis podejrzanego, im więcej wskazówek znajdziesz i przeanalizujesz, ten, ten rysowiec będzie dokładniejszy. Yy, mając bardzo szczegółowy opis sprawcy, mniej ryzykujesz aresztowaniem niewinnej osoby, która ma kilka cech wspólnych z winowajcą. Tja. Wykaj, <gryw> wydaj nakaz aresztowania. Wiecie co, jeżeli to zrobimy, jeżeli to klikniemy. Bójdziemy na miejsce, w którym powinna się pojawić osoba, której szukamy mm, tak naprawdę. Nie zawsze tak się zdarza. Mam nadzieję, że tak będzie tym razem, ze względu na to, że trochę czasu już tutaj spędziłam. I to jest czwarte podejście do tej głupiej <głupia> pracy, z czego raz mi się udało, a trzy razy musiałam zwalić Sejwa. Nakaz aresztowania. W okolicy zauważono podejrzanego, którego rysunek zgadza się z podanym w nakazie aresztowania. Popytaj wokół, aby przekonać się, czy ktoś nie wskaże podejrzanego. Zanim dokonasz aresztowania, skorzystaj z notatnika, aby przeczytać opis podejrzanego. Jeśli aresztujesz niewłaściwą osobę, to nie będzie dobrze wyglądało w Twoich aktach, aktach personalnych i wtedy nam spadnie ocena pracy. Tak w ogóle. Także w okolicy podobno widziano typka, typeczkę, no i właśnie, no i to bym powiedziała, że to jest ona, bo tak jak czytaliśmy wcześniej, kobieta, kobieta, podejrzany nosi bluzę, ma siłe włosy, jest osobą szaloną i jest kobietą. I tak mi się wydaje, że tak. Zapytajmy o podejrzanego, zobaczymy, co, co nam powie. No zobaczcie, wygląda na szaloną, zachowuje się jak szalona, e, także ciekawe, co nam powie. Oh, Wiktor <laughs> Feng, co ty w ogóle robisz? Ciekawe, jestem, co nam powie ta kobieta. O, podejrzanym, skoro to ona? Hmm, hmm, co, co, co? Tam, tam. Tam przechodził, tak? Spoko, uh -huh. no spoko, spoko. Tylko coś mi się wydaje, że to Ty jesteś podejrzanym, ale jeszcze się rozejrzę, tak, na wszelki wypadek. Mm. Ale wiecie, co ona mi bardzo, bardzo, bardzo pasuje do reszty. W ogóle, gdzie to jest? A, to jest tutaj. Tak właśnie patrzę, taki mały, fajny park. Gdzie to jest? Gdzie to się znajduje? A to tutaj. Dobra, słuchajcie. Um, mam wrażenie, że to jest ona, także. Um, trudno. Czy to ona, czy to nie ona? Zaraz się okaże. <grym> to była ona, boże. Nie wierzę. No i mamy naszego podejrzanego. Wiesz już co, nieco o pracy w otwartym świecie, ale na posterunku też jest sporo roboty. Zajmuj się przestępcami przy stanowisku rejestracji, przyjmuj doniesienia o przestępstwach od cywili i poznawaj nowych y, swoich współpracowników. Możesz także korzystać z siłowni na piętrze, aby dbać o utrzymanie formy, albo przeglądać bazę danych w komputerze, by lepiej przenikać zamiary kryminalistów. Okej. Okay. Musimy słuchać, a ją przesłuchać. <grych> Jakkolwiek źle to brzmi. Rób zdjęcie, spisz. Nie, nie muszę jej przesłuchiwać. Naprawdę nas no, ją może naprawdę odejść tak po prostu. Hmm, pobierz odcisk palców. Dobra, to weźmiemy ją w takim razie pod lupę. Chodź typeczko. Jesteś moją podejrzaną, także muszę cię tutaj e, przeszmaglować <grych> troszkę. <grych> tak troszkę, troszkę. Kłać się. E, teraz zrobimy ci piękne selfie. No, chodź, Piękne selfie, stań tam. No, piękny. I uwaga, uwaga, selfie. I słuchajcie, powinniśmy mieć 100%. No, come on. Mamy 100%. Jej, w końcu się udało. I mamy jeszcze połowę czasu. Także mogę cię zamknąć? Zamknij w areszcie. O, właśnie, zamknij w areszcie. Chciałabym, żebyś mi nie uciekła z tego a, posterunku policji. Będziesz siedziała w izolatce. Z kibelkiem i. Łóżeczkiem. Okej. Okay. Powinna się jeszcze przebrać, ale to już nic. A, a my się tutaj rozejrzymy, ponieważ mamy naszego tutaj pięknego typeczka, którym jest. Marian Wojewoda. Nie ja wiem, że imię nazwisko zobowiązuje, no ale trudno. Możemy troszeczkę z nim porozmawiać, możemy się z nim zaprzyjaźnić. To niewiele powinno wpłynąć na naszą mocne na pracę, ale zawsze coś. Um, obstawiam, że będzie awans, chociaż mogę się mylić, to się wszystko może zmienić. O, nie lubimy się, naprawdę? wyś się z nim przywita jakoś normalnie. No, no od razu lepiej, prawda? Przyjazne, porozmawiajmy. O, porozmawiaj z komendantem. Tak, tak, można rozmawiać z komendantem o jakichś tam dziwnych, pilnych sprawach. Pochodzisz z Sunset w Wally? -E? Hmm, nie wiem, jak się sprawy mają Sunset, ale tutaj przestrzegamy czegoś, co nazywa się łańcuchem dowodzenia. A to przepraszam, to nie mogę z tobą rozmawiać. Jeszcze cię może pomarudzę na pracę, na to? Praw humor. E, przyjazne, plotkuj. Rozmawiaj z innymi o domniemanych, dotyczących spraw... Aha, dobra, spoko. Za chwilę. Za chwilę. Spróbujemy go może troszeczkę poznać. A jeżeli nie, to naprawdę pójdziemy sobie z innymi z nimi e, porozmawiać. ta charyzma, super. Zupełnie <grymne> mi się charyzma nie przyda. No. Ambitny, jesteś ambitny. No, nasza Hope też jest ambitna. Także powinniście się dogadać w jakiś tam sposób, nie wiem... Zrób zdjęcie, spisz raport policyjny na podstawie rozmowy z cywilem. Nie ma żadnego cywila tutaj. Tronuj przez godzinę. Zrób zdjęcie. No Możemy spróbować zrobić jakieś tutaj zdjęcie policyjne. Może być to Antoni. Antoni Sosna. Jego jeszcze tutaj nie cykaliśmy, nie dotykaliśmy, ani nie zbieraliśmy od niego odcisków palców. Także byłoby miło, gdyby się udało, ale chyba coś czuję, że nie... Chyba coś czuję, że nie, tak, bardzo po polsku. Zobaczcie, ej, 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 e. patrzcie, teraz zrobię tak. Wypu o nie, wypój za tu nie. O, 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 nie, nie mogę? Come on. chciałam zrobić ciszę. To fajnie wyglądało, wypój za resztą, a to? Wypój za resztu też. <grytanie> Spoko. To pobierz, rób zdjęcia. Jeszcze raz spróbujmy, Antoniemu sośnie. O, cisza, dobra, cisza. Z Zobaczmy, jak wygląda cisza. <głosy> <głosy> tak, żona się roześmiała. Super. Zróbmy zdjęcie. Anvi. Anvi powinna dać radę, żeby zrobić zdjęcie. Wcześniej nie, spra nie sprawiała żadnych problemów. Większych. Także może tym razem też się uda. Może. No, rób to selfie. I, 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 zaliczę. Zaliczę. <laughs> nie widzę awansu. <laughs> pobierz, pobierz odciski palców od Anwi. Skoro już tutaj jest, także chodź Envy, chodź tu. Kim jestem? Krawężnikiem. okej. Okay. <laughs> to nawet nie chodnik. To krawężnik. <laughs> Rozmawiaj z innymi o domniemanych sprawach, okej? Okay? Nie wiem, kim jesteś? Michał, piosenka. A, to ty mi ostatnio przeszkadzałeś. Spoko. Podejdziesz? Halo, hope. Nie wiem, tak tułem to nie bardzo sobie chyba porozmawiacie. Ciao. <grytanie> Kochana kariera detektywa. Czy jakiegoś tam innego policjanta? Nie wiem. Czy ona ma wysypkę? Nie. Wydawało mi się, wydawało mi się. Tak, za godzinkę nam się kończy. Spiszę robot policyjny, ale nie ma żadnego cywila, także mogę sobie jeszcze tutaj. Ej, bo mi zaraz y... przyjdzie i usiądzie. No, oczywiście. Złaź mi stąd. No, ja chcę usiąść i pobawić się trochę dokumentami. <laughs> Hej, czasami trzeba. O, jak ci przytulili, jakie misiaczki, pisiaczki. Jak śłodziutko. Ja się bawię dokumentami. Segredu, segreguj dokumenty o właśnie. I za chwilkę, o właśnie, koniec dnia pracy. Mamy awans. Aha, 160 w bonusie, nowe ubrania, 8 na godzinę więcej i... Cóż, zarobiliśmy całe 234 simoleony. <grym> Także wracamy do domciu. Bardzo dobrze dostaliśmy awans <grym> i bardzo dobrze dostaliśmy awans e, w czym? dzisiaj, że jutro idziemy do pracy, bo tak to mamy troszeczkę dziwną sytuację, będzie jak wczoraj nie idziemy, ale dopiero w środę idziemy, czyli jutro idziemy, czyli jest wszystko ok. Udaj się na miejsce przestępstwa i idź na patrol. Ok. Słuchajcie. Nawet aż tak bardzo nam wszystko w dół nie poszło podczas tego dnia pracy. Także wydaje mi się, że um, tylko się troszeczkę odświeżymy, troszkę coś tam zjemy. Mm, dziękuję, Franciszku, ale na razie nie chcę z nikim pić, z nikim się przyjaźnić. Chociaż mogłabym zaprosić. Hmm, może zaprosić, co dużo powiedziane. Ale mogłabym pokazać sobie. Potrzebuję właśnie jakiejś przyjaciółki. Nie wiem, czy to nie będzie Madison albo Clara. Hm, może Clara. Wow. <laughs> ale tych teraz wszystkiego wiadomo, nie? Świzanka towarzyska, siłownicy, siłowcy, siłownicy, znajomość, sąsiadka, i w ogóle, i w ogóle. Tak, z Klarą możemy sobie chwilkę porozmawiać. Dlaczego nie Klara będzie naszą przyjaciółką? Jak nam spadnie towarzystwo, to zawsze będziemy mogli do niej zadzwonić. Ewentualnie będziemy raz nie do niej dzwonić, żeby się lepiej z nią zaprzyjaźnić. Dobra, smakoszku, ty mój. Starczy ci jedzonka. Dzwoń do tej Klary. A najlepiej weź ją tutaj w ogóle zaproś. Byłoby o wiele, o wiele, o wiele łatwiej. Tak myślę. A, gdzie jest Klara teraz? Powinna być... O, jest, dobra. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Dojście jej nie powinno zajmować zbyt długo, bo mieszka w okolicy i super. Już tutaj jest. No, kurczę, zaproś do środka. O, właśnie. Zaproś do środka. Ok. I szczerze mówiąc, fajnie by było Gdybyś tej weszła, i ona też by weszła, i byście sobie pogadały, i w ogóle byłoby fajnie. Czy mogę Cię zaprosić jakoś? Chyba nie mogę. Hmm, 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 hmm. To muszę naprawić złe relacje, no nie nie, 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 Zabawne. Żartuję o politykach. No już by chciała w ogóle i spać, ale to jest niemożliwe, jest dopiero 19, no come on. Bla, 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 bla. No, pogadajcie sobie. Oh. Nie wiem, dlaczego zabawa idzie w górę. Ale to nic. Oglądaj film z Klarą. O, i to będzie chyba najła najłatwiejszy sposób, tak? Zabawa idzie do góry, towarzystwo idzie do góry i rozmowa też idzie do góry, także... Tylko <gudoczko> dlaczego zabawa jest na żółto? Zobacz, hello, gro, ogarnij, mi, na jakim ona jest poziomie. Powinna być zielona. Zielona! Nie. Okej, okay, potrzebuję ją jeszcze jakoś wyprosić. Przyjazny, pożegnaj? Jest, pożegnaj. Film się nie skończył, ale to nic. Musimy, słuchajcie, i spać. O, nie pożegnała jej. No trudno, no to widzimy się rano. Okej, okay, dobra, zdawała się dzi rzeczy dziwna. Mm poszłam spać, przyszedł Vlad, e, obudził mnie, ja kliknęłam, żeby poszła spać, on nie wypił plazmy, on cze czekał na to, aż wstanę, teraz wstała, poszła, żeby wypił jej plazmę, e, ale odkliknęłam, żeby nie pił i sama nie wiem, co się dzieje, ona jest po prostu oszołomiona, Vlad sobie stoi, nie mam będzie o co chodzi, mogę z nim coś tutaj... Słuchajcie, Słuchaj, spróbuję. Zobaczymy, czy to coś da. Uwaga, to chyba nic nie da. Wypijesz to moim plazmę? Nie, pójdzie sobie. Także tylko nam nieco oszołomimy naszą simkę. Zabawa jest na żółto, chociaż nie wiem dlaczego. Coś oczywiście musiało się zbokować, ale to nic. Grądze jest na wysokim poziomie. E, szybka higiena, powinnam zdążyć i powinnam też zdążyć coś sobie wszamać. Także udało nam się uniknąć <laughs> napaści ze strony Włada. <laughs> Ta. A i powinnam się cieszyć, ale... W sumie ja już się przyzwyczaiłam do tych wampirów tutaj, że przychodzą i, i piją, i piją niedobre wampiry, a nie chcę ich wampirologii robić, bo to zbyt długo trwa i jeszcze muszę kupić ten czosnek i te styki drogi. No i przychodzą raz na jakiś czas, to nie jest aż takie straszne. Ewentualnie jak się naprawdę znerwuję, to wgram moda, żeby wampiry nie opuszczały swojego Forgotten Allow i będzie dobrze. Tak. Szósta godzinka. Hołb sobie zjadła. Zostawię w ogóle to, to, do lodówki włożę. Poszpyrajmy, może coś jeszcze znajdziemy. Do lodówki włożymy. Co tutaj znajdziesz tym razem? Yy, makaron z serem. Ok. I teraz tak muszę wyrzucić śmieci. I na nowo grzebiemy. <grym> Co tym razem? Yy, sałatka. Ok. I znowu śmieci. I grzeb. Tak, za godzinę zaczynamy pracę. I kolejny makaron? Ale to nie drzenaj jedzony, bo i tak możemy poszprać znowu. I zobaczcie, w ten sposób naprawdę można sporo dobrego jedzenia wyciągnąć na najbliższe kilka dni. Dobra, jeszcze raz zdążysz tutaj pogrzebać. Tutaj masz makaron z serem. Nie wiem, czy będzie chciała to w ogóle jeść. Może nie lubię makaronu z serem, kto wiem. Ja tam nie narzekam. Uu, owsianka. Dobra, jeszcze raz powinnaś zdążyć, zanim pójdziemy do pracy. Okej, okay, jeszcze jedna owsianeczka. I słuchajcie, idziemy do pracy, będziemy nadal się bawić tym wszystkim, także hej, dołączamy. Dzisiaj nie mieliśmy żadnego przywitania, żadnego doczytania niczego. Jest mi smutno, ale naprawiła się zabawa. Odbierz przedział do sprawy. Jak to mam zrobić? Użyj komputera. Okej, okay. tak jak zawsze wszystkie komputery są pozajmowane. Także musimy kogoś stąd zepchnąć, nie wiem, blondynę. Maja, słuchaj, nie mam czasu. Schodź mi z komputera, bo muszę odebrać przydział do sprawy. Idź mi stąd. Idź, posiąd się, o właśnie. Idź tam na górę na, na siłownię. Najlepiej. Rusz <gryż> się trochę, nie wiem. Ale jestem wredna, ale to nic. Czasami trzeba. No, odbieramy przydział do sprawy i lecimy, słuchajcie, lecimy, lecimy. Mamy. Użyj mapy przestępstw, wybrać się na miejsce przestępstw. Okej. Okay. A tu jeszcze poprzyglądamy policyjną bazę. Tak na szybciutko. Przyglądaj bazę policyjną i... Sporządź mapę przestępstw. Tak, będziemy robić różne dziwne rzeczy teraz. Jakim my w ogóle jesteśmy? Funkcjonariusz. Detektyw 2. Funkcjonariuszka. Hehehe. He he. Proszę bardzo. Już na drugim poziomie jesteśmy. Wiem wiem, dziwnie co teraz może wyglądać, a ona robi jakieś swoje zapiski. I tak. Zobaczcie, wiecie. Ojejku! jejku! gdzie to jest? Oczywiście, że wiecie gdzie to jest. Udać na miejsce przestępstwa. Hops porządziła mapę najnowszej sprawy. Dobra, no to spróbujemy jeszcze wydedukować nową wskazówkę. Czy coś nam to powie? Cokolwiek. Cokolwiek. Chyba nie. No to udajemy się na miejsce przestępstwa i zbierzemy jakiś materiał dowodowy. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu, i słuchajcie, tutaj widać mnóstwo <grytanie> rzeczy, które trzeba e, sfotografować i zebrać. I tym razem, jak mieliśmy wtedy 5 do zebrania, tak były dwie, a tutaj mamy jedno do zebrania, Mamy już 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masakra. Masakra. Zrób więcej zdjęć, ok. I zbierz więcej wskazówek, ok. I tak jak widzicie, z tego możemy pobrać odciski palców. Um, także zaraz, poczekajcie. Najpierw e, posłuchajmy zdania świadka, potem zbierzemy odciski palców z uszkodzonego e, grajka. I w ten sposób można sobie naprawdę szybko wbić e, poziomy. Ok. I powiedział za wiele, może wykorzystać w pracy kiedyś. E, także jeszcze od ciebie wyciągniemy jakieś zeznania, moja droga Madison, moja droga koleżaneczko. Odciski palca dodane do ekwipunku. Ok. Jeszcze zrobimy zdjęcia. Będzie więcej rzeczy do analizy. E, więcej świadków chyba nie ma już. Tak mi się wydaje, no chyba, że kogoś tutaj pominęłam. Zaraz zobaczymy, czy ktoś na górze, na górze, niczego nie ma, na dole. O Jezu, jeszcze na dole, ile jest rzeczy do zrobienia, ale nie, nie ma nikogo, że tak powiem, więcej do przesłuchania. Nikt się też w okolicy nie kręci. No nie, nikt się nie kręci, nikogo nie widać. Także możemy wrócić na pusty bo więcej tak tutaj już nic nie zrobimy. Także klikamy horosów po na posterunek i widzimy się za chwilę. I tak, chcę wrócić. Okej. Okay. <laughs> Analizuj materiał dowodowy. Mamy jakiś materiał dowodowy? Tak, mamy odciski palców po pierwsze i mamy dwa zdjęcia. Jest spięta, bo <laughs> redukcja dedukcji, niepowodzenie dedukcji. O jejku nie przejmuj się aż tak bardzo. Wszystko, to, co zebraliśmy, musimy przeanalizować. E, tak teraz nie mogę, bo używam analizatora, ale za chwilkę będę mogła. I to nam powinno dać nowe wskazówki do tego, kto jest przestępcą. E, także przetestujemy jeszcze dwie te rzeczy, tak na szybciutko. Na szybciutko, bo to bardzo sprawnie idzie. Mamy jeszcze pół czasu e, naszego simowego w pracy, a już prawie złoto osiągnęliśmy. Także jest OK. I jeszcze jedno, zaraz naniesiemy wszystkie wskazówki na mapę, zobaczymy co tam uda nam się odczytać o tym naszym małym przestępstwie. Witaj, kontaktuję się z tobą w imieniu firmy Gibki, niczym Gibon, by zaoferować wam próbkę naszego najnowszego produktu słuchawek Hicior. Jeśli zechcesz kupić więcej egzemplarzy, złóż zamówienia za pomocą komputera, oferujemy również wierzchnię z i filmy z ćwiczeniami o Boże, to z tego nowego dodatku akcesorii. <grym> tak, dostałam słuchawki, które, na których mogę sobie słuchać. No dobra, to, to, to no tak przy okazji. <grym> tak przy okazji. Nieudana, no trudno. E, naniesiemy wskazówki, które udało nam się tam wyciągnąć. E, spróbujemy wydetować nową wskazówkę, bo coś na pewno. E, tak, właśnie niesiśmy wskazówki. Jeszcze jedne wskazówki, no come. On. I. Uwaga, uwaga. To jest bardzo ważna... Mm, bardzo ważna rzecz. E... Aha, wydedukować więcej nie mogę. Mogę oddać na miejsce przestępstwa, mogę iść na patrol i mogę wydać na gaz aresztowania. Tylko pytanie, czy to jest sens wydawać e, aresztowanie, skoro wiem, że podejrzany jest kobietą podejrzany jest młodym dorosłym. Tak, i tylko tyle wiem. Także, korzystając z okazji, że mam jeszcze troszeczkę czasu, mogę iść jeszcze na miejsce przestępstwa, w którym byłam przed chwilą i zabrać troszeczkę więcej materiału dowodowego, przeanalizować i powinnam dostać więcej wskazówek. Także idźmy. Dobra, jesteśmy na troszeczkę innym miejscu przestępstwa, ale to zrobiła dokładnie ta sama osoba. Także potrzebujemy jakiegoś Sima, z którym nie rozmawialiśmy wcześniej. Jest tutaj bardzo dużo policjantów. A nie ma nikogo, z kim mogłabym pogadać. Come on. Dajcie mi jakiegoś Sima. Kogokolwiek. Chciałabym z kimś porozmawiać. Halo. Halo. Ktokolwiek. Szukaj odcisków palców. Dobra, poszukajmy odcisków palców po rzeczach i hej! Hej, hej, hej! Słuchaj zeznania świadka. Potrzebuję od ciebie zeznania, Dasz mi zeznania? No, powinnaś mi dać zeznania, których potrzebuję. Szukaj odcisków, szukaj odcisków. Super! Zbierz materiały dowodowe. Zbierzemy, pozbieramy te wszystkie rzeczy, słuchajcie. Bo to nam się przyda. Jak to przeanalizujemy, to powinniśmy później mieć mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo informacji na temat tego przestępcy niedobrego. Tak. Jak wrócimy na posterunek, to wszystko, wiecie, przeanalizujemy. Zobaczcie, nie mamy już nic do roboty tak naprawdę. Ale ja wrócę na posterunek i będziemy jeszcze to wszystko analizować, także... Wróćmy. Tak, mogę wydać nak nakaz aresztowania. To jest zupełnie w tym momencie bez sensu. Także przeanalizujemy to wszystko, co nam udało się zebrać, i przeanalizujemy tyle, ile uda nam się przeanalizować. Pozostało nam dosłownie troszeczkę. Ja mogę jeszcze wydłużyć e, czas w pracy. Może nam to troszkę pomoże? Może nie. Zobaczymy, czy uda się wszystko ogarnąć. E, jakieś wskazówki zawsze dostaniemy. Mam nadzieję. Jak nie przeniosłam, musi coś przenieść, come. On. E, bo to, że. <noise> Boże. Że z młodą dorosłą i kobietą, to za mało. Słuchajcie, to jest zupełnie za mało, żeby wydać nakaz aresztowania. Naprawdę. Naprawdę. Jakaś nowa wskazówka? Nie. No to materiał dowodowy. To warto zawsze przeanalizować, bo to zawsze przynosi jakieś nowe wskazówki. Może nie za każdym razem, ale w większości przypadków. Come on! Troszkę tej zabawy z analizatorem, czeka przez tę serię. O, właśnie, przyniosła wskazówkę, także pamiętajcie, żeby zbierać te materiały dowodowe, bo to jest bardzo dobry pomysł. A czy ta wskazówka jest już umieszczona w moim notatniku? Nie. Dopiero jak wrzucę ją na tablicę. Ile mi zostało tutaj? Godzina, półtorej godziny. Super! Eee, aha, super! I teraz powinnam jeszcze raz trzy. Ociski palców powinna móc usunąć. To są odciski palców, materiał dowodowy. I zeznania świadków mogę też usunąć. Nieprzeanalizowana próbka. Zdjęcia mogę usunąć, ale to nieprzeanalizowane zostawię, bo to jeszcze możemy się przydać. Tak, niedługo się kończy. Wiem o tym. Zaraz sobie naniesiemy wszystkie wskazówki. Zobaczcie, jak zapełniona jest nasza tablica. Masakra. Zobaczcie, jak wszystko poszło w dół w ogóle: masakra. Trzeba będzie to ogarnąć. No dobra, to chodź. Ogarniemy. Mm, Naniść wskazówki. Tak, najpierw wniesiemy nowe wskazówki, potem spróbujemy wydedykować coś nowego. I potrzebuję większej ilości informacji na temat przestępcy, bo to, że jest modą dorosłą, to za mało. Jest osobą porywczą. O nie, no kurczę! Come on! <ścoughs> Dowiedziałam się, że są porywczą. Każdy może taki być. Zrobiliśmy 328 simulonów, także wracamy do domu troszkę smutni, bo nie udało nam się rozwiązać jeszcze sprawy. Okej, okay, podobno była go Podobno posprzątała. I wow, kosz jest pusty, naprawdę jest pusty. Tak to wygląda w tym momencie. O, nie poszłam na patrol. No nie, to pójdziemy na patrol w kolejnym odcinku. To już bez żadnego większego problema. Problema bym powiedziała nawet. Spróbujemy coś sobie wszamać, co tutaj ostatnio wyjedliśmy, wyciągnęliśmy z naszego kosza. Mam nadzieję, że uda nam się tym nawet najeść, byłoby miło. Tak, zabawa, głód, energia. Hmm. Nie ma tragedii, słuchajcie, szybciutko można się ogarnąć, wystarczy tylko kilka interakcji pod rząd dać i już jest wszystko ogarnięte najedź się, najedź się tym, a jeżeli nawet się nie najedz, to spokojnie, bo mamy kolejne porcje w lodówce, które możemy e, w, zjeść, ale wystarczy do rana, rano najwyżej zjemy jeszcze dwie porcje, będzie dobrze. E, oglądaj kanał, oglądaj telewizję, oglądaj kanał kulinarny, myślę, kulinarny będzie spoko. I słuchajcie, dwa dni minęły, Um, to już pokazywałam, ale zostawię Wam to już odpalone, żebyście nie krzyczeli, że nie zdążyliście się przyjrzeć na przykład. <grych> Także na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o tej łapeczce w górę, bo łapka w górę to jest jednak fajna rzecz. Napiszcie słowo na dziś, o którym mówiłam na początku filmu. Mam nadzieję, że pamiętacie. <grych> I wbijajcie w opis filmu. Ja się z Wami żegnam. Buziaczki dla Was. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!